serdecznie w wędkarskiej szkole portalu marfish.pl Wędkarstwo i przygoda na Wydziale Karpiowym. No, tak troszkę humorystycznie rozpocząłem ten film. Robię to specjalnie, żeby wprowadzić troszkę więcej luzu. To jest wędkarstwo, karpiowanie, to jest nasza pasja, nasze hobby. Tu nie zawsze musimy być poważni, aczkolwiek sprawy, które dzisiaj poruszę, będą poważne, będą precyzyjnie omówione i to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem dzisiaj pokazać, jak zmontować karpiówkę. Od początku do końca. W ręku trzymam, owszem, karpiówkę, ale teleskopową. Nie każdy z wędkarzy, nie każdy z karpiarzy zdecyduje się na użycie tego sprzętu nad wodą. Ja też nie preferuję teleskopówek, wolę składane wędki z elementów. Karpiówka teleskopowa natomiast idealnie zmieści mi się tutaj w kadrze, choć widzę, że i ona jest tutaj za długa. No ale do rzeczy. Zaczynamy od zamontowania na naszej karpiówce kołowrotka karpiowego. Nie będę mówił dzisiaj ani o kołowrotkach, ani o wędkach. O nich w dalszej części filmów na Wydziale Karpiowym Szkoły Portalu Marfish.pl Wędkarstwo i Przygoda. Zamocowałem kołowrotek karpiowy z wolnym biegiem. O tym wszystkim w dalszych filmach. Teraz jak zamocować na szpuli tego kołowrotka żyłkę. Węzeł, za pomocą którego mocujemy żyłkę, linkę, plecionkę na szpuli kołowrotka. To bardzo prosty węzeł, już go kiedyś pokazywałem. Robimy na końcu naszej linki taką pętlę. Zwykłą, najzwyklejszą, bez żadnych filozofii, bez żadnych kombinacji. Zaciskamy, przez tą pętlę przekładamy naszą linkę główną. Tworzy nam się taka duża pętla zaciskowa. Teraz otwieramy kabłąk kołowrotka i zakładamy naszą żyłkę. Zamykamy kabłąk i sprawa jest już gotowa. Mam już nawiniętą na swoim kołowrotku żyłkę. Przeważnie karpiarze korzystają z żyłki, nie z plecionki. Plecionkę wykorzystują tylko wtedy, kiedy wywożą zestawy na bardzo duże odległości, kilkusetmetrowe, albo łowią w królestwach zaczepów. W każdym innym przypadku najlepiej sprawdzi nam się żyłka. Ale oprócz żyłki, żeby łowić karpie, zamontujemy, dowiążemy do niej jeszcze kilka elementów. Pierwszym z tych elementów będzie przypon strzałowy. Nie zawsze będziemy potrzebowali używać przyponu strzałowego. Jeśli łowimy na zwykłym stawie komercyjnym, w którym nie ma zaczepów, nie ma żadnych kamieni, możemy sobie ten przypon strzałowy podarować. Ale warto z niego korzystać na wodach trudniejszych. Przypony strzałowe, niektóre firmy produkują już specjalne materiały, specjalne przypony strzałowe, natomiast wielu wędkarzy do tego celu używa fluorokarbonu. Fluorokarbonu, który jest bardzo odporny na różnego rodzaju przetarcia, dzięki czemu możemy łowić właśnie w miejscach, w których jest dużo zwalonych drzew. Fluorokarbonu, który jest trudno rozciągliwy, za pomocą którego łatwo nam będzie zarzucać nasz zestaw obciążony nawet ciężarkiem o gramaturze 100 gramów. Tu są naprawdę bardzo duże obciążenia. Szkoda obciążać, szkoda niszczyć sobie żyłkę główną. Wykorzystujemy do tego fluorokarbon jako przypon strzałowy. No, ponieważ przypon strzałowy będzie brał także udział w ostatecznych naszych ruchach przy holowaniu karpia, to, że on jest wzmocniony, będzie tutaj plusowało na naszą korzyść. Jak połączyć żyłkę
główną z przyponem strzałowym z fluorokarbonem. Najlepiej zrobić to za pomocą węzła, który nazywa się Albright. Zaginamy nasz fluorokarbon, tak na odcinku około 10 cm. To jest wszystko, co będziemy z fluorokarbonem robić. Przyginamy tutaj lekko końcówkę i teraz wkładamy naszą żyłkę główną przez to oczko na fluorokarbonie. Przeciągamy i tak około, trzymając tutaj palcem wskazującym i kciukiem obie te linki, okręcamy wokół fluorokarbonu żyłkę główną tak do 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra, wystarczy, 8 do 10 razy. Przekładamy przez oczko żyłkę główną i całość zaciągamy, kontrolując, żeby nasze zwoje układały się równo. Zaciągamy porządnie, mocno i w ten sposób mamy zamontowaną, dowiązaną żyłkę główną do, gdzież to jest, żyłkę główną do fluorokarbonu, do naszej strzałówki. Mam już przywiązaną strzałówkę do mojej żyłki głównej. To, mam nadzieję, jest widoczne. Teraz powstaje pytanie, jak długa powinna być strzałówka. Dzięki temu, że mam wędkę teleskopową, uda mi się to ładnie skadrować i pokazać, bo strzałówka powinna być długa dokładnie na dwukrotność długości mojej wędki. Ale mierzymy to. Mierzymy tą dwukrotność dopiero wtedy, kiedy wykonamy 3, raz, dwa, trzy obroty korbką. Oczywiście na całej długości wędki, dwa razy długość wędki, czyli końcówka mojej strzałówki powinna być teraz tutaj w moim ręku. Taka powinna być długość przyponu strzałowego. I teraz dochodzimy do najważniejszego elementu karpiówki. Nieważna jest cena, nieważny jest producent naszych wędek, ważne jest to, co mamy w głowie, jak również to, co będzie za naszym przyponem strzałowym, bądź jeśli go pominiemy, za naszą żyłką główną. Tutaj zamocujemy element, który nazywa się liderem. Lider może być wykonany z różnych materiałów. Ja jednak w tym pierwszym filmie skupię się na pokazaniu lidera z ledkoru. Ledkoru, czyli takiej plecionki, w środku której jest ołowiany rdzeń. Jak zamocować do lidera właśnie lider do przyponu strzałowego? Zrobimy to za pomocą na początku perfekcyjnej pętli, którą zawiążemy na końcu naszego przyponu strzałowego. Jak wykonać perfekcyjną pętlę? Chwytam lewą ręką fluorokarbon. Prawą ręką wykonuję taką prostą pętlę. W ten sposób. Pętlę numer 1. Teraz zakładam na koniec fluorokarbonu krętlik. Ja założyłem krętlik od razu z szybko złączką. To tylko jedno z możliwości rozwiązania. Końcówką z krętlikiem robię drugą pętlę po lewej stronie, pętlę numer 2. Teraz między obie pętle przyciskam końcówkę mojego fluorokarbonu i tam go spod spodu sobie chwytam. W moim wypadku ta pętla perfekcyjna będzie o tyle duża, ponieważ no, chcę pokazać, jak to się robi, więc wszystkie te pętle, szczególnie ta najważniejsza, są u mnie dosyć spore. Robiąc prawdziwą pętlę
Należy tą pętelkę po prostu pomniejszyć. Możliwie jak najbardziej się uda. Przeciągam, zaciągam i mam już zrobioną perfekcyjną pętlę, na końcu której znajduje się krętlik, w tym wypadku krętlik z szybkozłączką. Kiedy mam już dowiązany na końcu mojego przyponu strzałowego krętlik, czy to z szybkozłączką, czy bez szybkozłączki, dochodzę w tym momencie do najważniejszego elementu mojej karpiówki. Nieważna jest cena mojej karpiówki. Ważne jest teraz to, co znajdzie się na końcu tego mojego zestawu. Za żyłką główną, za ewentualnym przyponem strzałowym. Ten element nazywa się lider. Tym razem przygotowałem lider z LEDCORu i pokażę, jak można go łączyć z przyponem strzałowym, z tym krętlikiem. Jest kilka sposobów, pokażę dwa. Jak połączyć LEDCOR, czyli mojego lidera, ze strzałówką, z fluorokarbonem. Jeśli mam na końcu szybkozłączkę, sprawa jest bardzo prosta. Ale żeby było troszkę lepiej, zabezpieczę łączenie taką gumową nasadką roboczą do zdobycia w każdym praktycznie sklepie karpiowym, która troszkę tutaj tą konstrukcję zabezpieczy przed jakimś tam przesuwaniem się niepotrzebnym. Rzadko się to zdarza nad wodą, ale jednak czasami przy dużym pechu może się zdarzyć. LEDCORa teraz przekładam przez moją szybkozłączkę. Zaciągam na to gumową nasadkę. Lider jest połączony ze strzałówką. A jak połączyć lider, czyli LEDCOR, ze strzałówką, czyli z fluorokarbonem, jeśli na przykład nie mam szybkozłączki albo nie lubię używać szybkozłączek? Sprawa jest bardzo prosta i bardzo podobna. Przekładamy LEDCOR przez oko haczyka, przez oko krętlika. Przeciągamy przez niego nasz ciężarek. Tu akurat mam centryczny, też możliwy do zastosowania w metodzie karpiowej, aczkolwiek trzeba by było troszeczkę jeszcze dopowiedzieć na ten temat. I teraz nie zaciągam wszystkiego tak, jak mi się to układa, jak to zwykle robimy, tylko okrążam, pokażę to w zbliżeniu, oko haczyka. Dzięki temu LEDCOR mi się nie zaciska i mogę w łatwy sposób całość po prostu wymienić, bardzo szybko zdejmując wszystko z powrotem. Lider plus zestaw końcowy, czyli przypon karpiowy, to są najważniejsze elementy naszej karpiówki. Do tego oczywiście trzeba jeszcze troszeczkę głowy i można łowić olbrzymie karpie. Żyłka zamocowana na szpuli kołowrotka, żyłka główna. Na końcu żyłki głównej dołączony przypon strzałowy, za przyponem strzałowym lider, a za liderem przypon karpiowy. Przypon karpiowy, których rodzajów jest tak dużo, że nie podejmuję się omówić ich w dniu dzisiejszym. Pomówimy o tym w następnych filmach z cyklu Szkoły Wędkarskiej portalu marfish.pl Wędkarstwo i przygoda na Wydziale Karpiowym, na które to filmy zapraszam.